wiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej Frans Timmermans i premier Mateusz Morawiecki, 18 czerwca 2018. Fotografia Sławomir Kamiński, Agencja Gazeta. Mało konkret po spotkaniu wiceszefa KE Fransa Timmermansa z premierem Morawieckim. Według jej informacji wyborczej Komisja Europejska czeka na kolejne ustępstwa Polski. W przeciwnym wypadku POWA nie rozwa skarg do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wizyta Timmermansa w Warszawie była przedstawiana jako rozmowa ostatniej szansy w sprawie kompromisowego rozwiązania nadwiślańskich problemów z praworządnością. W ubiegłym tygodniu działania Komisji Europejskiej wobec Polski wsparł Parlament Europejski, a KE rekomendowała przejście do kolejnej fazy procedury związanej z art. 7 Traktatu Europejskiego. Według Komisji zmiany forsowane przez rząd PiS naruszają fundamentalną wśród krajów Zachodu zasadę niezawisłości sądownictwa i wyłączają Polskę z unijnego systemu prawnego. W przyszłym tygodniu ma się odbyć wysłuchanie Polski przed Radą Spraw Ogólnych, która stwierdzi, czy istnieje ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Dotychczasowe ustępstwa obozu władzy, wydrukowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy zrównanie wieku emerytalnego sędziów kobiet i mężczyzn nie rozwiązują problemów, KE zgodnie z rekomendacją m.in. Komisji Weneckiej domaga się dalszych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Chodzi o zapisy przerywające konstytucyjną kadencję i prezesa Sądu Najwyższego, z powodu obniżenia wieku emerytalnego, i wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej, która umożliwia wznawianie postępowań sądowych nawet sprzed 20 lat. Nieograniczony dostateczny PEDO, serwis informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn w wyborczej wypróbuj teraz od 19,90 z wiadomości, najważniejsze informacje wiadomości i tematy wybory samorządowe 2018. Robert Sankowski, politycy wice i tematów wiadomości z kraju, wiadomości z zawiata tylko zdrowie, sport, kultura, gospodarka.